Czego nie wiesz o Grodkowie? To najnowsza propozycja tamtejszej miejskiej i gminnej biblioteki publicznej. Wczoraj odbyło się pierwsze z zaplanowanej serii tego typu spotkań, a dotyczyło ono ruin Kościoła Ewangelickiego. Pana firma wykonywała remont Kościoła Ewangelickiego około 3 lata temu w Grodkowie. Co było najtrudniejsze podczas całych tych prac? Stanisław Kurnatowski. Najtrudniejsza była robota z wieżą, jej zabezpieczeniem, jej późniejszą renowacją. Ponieważ jak się dostaliśmy już na poziom gzymsu, okazało się, że założenia projektowe są nie takie jak trzeba. Wieża po prostu była bardzo zniszczona w poziomie gzymsów, trzymała się na opatrzności Bożej i na jednym słupie. To też było bardzo niebezpieczne. Proszę powiedzieć, jak poradziliście sobie z tym, żeby podczas tych prac nie doszło do żadnego wypadku? Sukcesywnie żeśmy podbijaliśmy zniszczone krokwie z taką rozwagą konserwatorską, że nie wszystko naraz, kolejne elementy delikatnie, ostrożnie. Dużo teraz w kontekście brzegu mówi się na temat kuli, która całkiem niedawno została w tamtym mieście wydobyta z jednego z miejskich budynków. No i na Grodkowskim Kościele Ewangelickim też taka kula była. Wy do niej dotarliście? Myśmy dotarli do kuli ustawiając rusztowania, natomiast kula ta była opróżniona przez, nazwijmy, zbieraczy zabytków. Nie będę mówił dokładnie, że przez złodziei, ale została obrabowana ileś lat temu. Natomiast dokumenty z tej kuli znalazły się gdzieś w jakimś dziwnym miejscu. W każdym bądź razie burmistrz je odnalazł i przekazał do muzeum w brzegu. Rozumiem, że to musiały być osoby obdarzone jakimś specjalistycznym sprzętem, bo nie jest łatwo dostać się w takie miejsce, w szczególności w stanie, w takim, w jakim znajdował się ten kościół. Na górze pod kulą była zawieszona kawałek liny alpinistycznej, czyli byli to ludzie, którzy mieli doświadczenie w chodzeniu na takie niebezpieczne obiekty. I co dalej z tą kulą? Czy umieściliście Państwo może jakieś współczesne materiały w niej? Kula wróciła, poszła do renowacji, została odczyszczona, uzupełniona ubytki i zostały włożone z powrotem te skserowane dokumenty, które były pierwotnie w tej kuli. Na razie mamy wykonane tylko zabezpieczenie wieży kościelnej. Do zrobienia jest jeszcze bardzo dużo rzeczy. Proszę powiedzieć, pan tutaj okiem fachowca na pewno ma orientację, jakie mogłyby być koszty dalszych prac remontowych, gdyby chcieć przywrócić ten obiekt do stanu używalności. Sądzę, że trzeba to zamknąć od 1,5 miliona do 2,5, żeby zrobić następujące rzeczy. Przykryć dach, zabezpieczyć okna, czyli wymienić, zrobić nowe okna, wstawić nowe drzwi. Myślę, że w tym zakresie by się dało to utrzymać. Niektóre cegły można było dosłownie gołymi rękoma ściągać z tego muru, z pozostałości murów, bo zaprawa już właściwie nie trzymała. A czy dzisiaj nadal występują takie sytuacje, czy jednak grodkowianie mogą spać spokojnie, na przykład często tam parkuje się samochody? Czy jeszcze istnieje takie niebezpieczeństwo, że jakieś luźne elementy mogą stamtąd spaść? Nawy zewnętrzne, czyli ściany naw zewnętrznych zostały przez nas zabezpieczone, czyli zdjęto wszystkie cegły, które były ruchome, uzupełniono mur do pewnego poziomu, resztę co było zdjęto i zachowano, więc tam niektóre elementy gzymsów, cegły takie, które mają swoje wzory, zostały zdjęte, które zostały, są złożone wewnątrz i czekają na lepsze czasy. Istnieje taka, można powiedzieć, miejska legenda, że pod posadzką tegoż kościoła zakopano dawniej skarb. Czy Państwo może próbowali szukać tychże właśnie pozostałości? Ja powiem w ten sposób, że myśmy nie szukali. Tam mieliśmy jakiś widok pod ołtarzem, była jakaś mała dziura, więc tam jakaś może i próba była odkopania, co jest głębiej. Natomiast z jakiejś informacji, wiedzy wiedzieliśmy, że coś tam było, ale w tak zdewastowanym obiekcie, który nie był zabezpieczony, nie było na co liczyć. To szperacze, zbieracze, czy powiedzmy po prostu złodzieje, dawno już tam to wyszabrowali i zabrali. Miejmy tylko nadzieję, że ruiny świątyni jak najszybciej odzyskają dawny blask, a obiekt nie będzie straszył w centrum miasta. Grodków, Daniel Klimczak, Radio Nysa.